To jest podcast Hej Mama. Hej Mama. Do dzisiejszego podcastu zaprosiłam Natalię, którą wygrzebałam w czeluściach internetu. Bardzo mi się podobało to, co pisała na swoim blogu i pomyślałam, że nagram z nią taką rozmowę dwóch Natalii na tematy właśnie takie babskie, macierzyńskie, tak żebyście mogły poczuć, że jest nas więcej z tymi myślami o tym, czy dobrze robimy, czy źle, o tym, co czytamy, czy czytamy, kiedy czytamy, jak sobie radzimy z na przykład prezentami i tym, żeby mówić, że ich nie chcemy od najbliższej rodziny, albo jakie te prezenty chcemy dla naszych dzieci. Takie po prostu matkowe, fajne, ciepłe rozmowy. Mam nadzieję, że znajdziecie w nich coś dla siebie. Miłego słuchania. Cześć Natalia. Cześć Natalia. Spotkały się dwie Natalie, które chcą porozmawiać o macierzyństwie, o różnych jego aspektach. Okazało się, że jesteśmy do siebie trochę podobne, nie tylko z imienia. I tak się w tych czeluściach internetu znalazłyśmy. No i chciałyśmy sobie o tym macierzyństwie porozmawiać, żeby dać mamom, które mają podobnie jak my, takie poczucie, że jest nas więcej. Dobrze mówię? Tak, zgadza się. No, na pewno jest nas więcej. Skoro są dwie Natalie, to jest pewnie więcej. Natalia, ale zawsze na początku nagrania proszę, żebyś się przedstawiła, żeby słuchacze, słuchaczki wiedzieli, kto jest moim gościem. Tak, zapisałam sobie, że jestem Natalia Lublińska. W sieci występuję jako Natalia Lub. To Lub to też jest takie, to jest wybór, alternatywa, więc to mi się wydało takie... Takie właśnie moje, bo zazwyczaj wybieram alternatywnie niż inni ludzie. Z zawodu wykonywanego jestem wirtualną asystentką, chociaż muszę też chyba pomyśleć nad jakąś inną nazwą, bo ten zawód trochę się inaczej definiuje niż to, co ja robię. A co robisz? Ja jestem taką bardziej w starym stylu asystentką, czyli po prostu pomagam komuś, kto jest liderem i wykonuję te wszystkie zadania, na które on nie ma czasu ani ochoty, typu analiza statystyk, wyszukiwanie informacji i kategoryzowanie ich pod względem tego, czym się zajmujemy. Także to jest takie, no to tak mówię, w starym stylu asystentura, a wirtualna asystentka, z tego co widzę teraz, jak to się wszystko kształtuje, to głównie zajmują się social mediami, czy na przykład obsługują sklepy internetowe, ale są też menadżerowie projektu i to w ogóle tak naprawdę specjalizacja w tym zawodzie jest tak różnorodna, że no, tak mi się wydaje, że trzeba szukać chyba innych nazw. Bo to już się robi zbyt pojemne. No, jedno jest wspólne, wykonujemy pracę zdalnie. I dalej to robisz, czy jesteś teraz na urlopie macierzyńskim? No, teraz to by było ciężko. Przy jednym dziecku jeszcze mi się to udawało, ale przy dwójce no, spasowałam, ale no, ciągnie mnie do pracy i próbuję robić coś swojego. Zobaczymy. No. Na razie jestem 8 miesięcy na urlopie macierzyńskim. Nie wiem, czy mi się uda ten rok wypełnić bez pracy. Zobaczymy. A skąd pomysł na bloga? To jest też w ogóle ciekawa sprawa, bo tak na początku tak strasznie chciałam opowiedzieć o tym, jak ja to macierzyństwo jak wykonuję, tak można powiedzieć. Ale potem zdałam sobie sprawę, że ta taka złość, którą mam, ta niezgoda, taki bunt, to nie jest tak naprawdę skierowana przeciwko innym matkom, które robią to inaczej, tylko to jest bunt przeciwko systemowi, tak to brzmi górnolotnie, ale tak to jest, przeciwko temu, jak zostaliśmy ukształtowani jako dzieci już tam od małego, zostaliśmy skierowani w ten system kar i nagród. I to naprawdę był ten... To mnie napędzało do pisania i to chcę pokazywać. Chcę pokazywać jakieś takie mechanizmy społeczne, które nami kierują. Nie do końca jesteśmy ich świadomi, a wcale nas nie kierują w dobrą stronę zazwyczaj. Więc teraz ten blog właśnie idzie bardziej w tą stronę, chociaż początki były takie bardzo samolubne z mojej strony. I teraz staram się pokazać, że ta złość może być przekuta w coś dobrego, że ten bunt prowadzi w dobrą stronę.
i chciałabym, żeby więcej ludzi po prostu też zauważało, że no jesteśmy sterowani, a moglibyśmy inaczej żyć. Mówisz, że to było samolubne, ale intencje miałaś bardzo dobre, tak? Chcesz pokazać wiedzę, którą zdobywasz, właśnie ten bunt, tą świadomość i otworzyć oczy też innym ludziom, tak? No tak, tylko to też tak właśnie, tak na początku myślałam, żeby otwierać oczy, ale tak sobie potem myślę, że może ludzie nie chcą, żeby mieć otwieranych oczu. Może to nie jest chcą. Też takie. No, bunt nie jest wygodny, no to. To trzeba od razu powiedzieć, to nie jest łatwe. No i te wybory, których ja dokonuję, też nie są zawsze łatwe. No ale warto. Widać efekty tego. No dobrze, no to może teraz przejdźmy do konkretów. Co gra w duszy Natalii Lublińskiej, znanej w sieci jako Lub? Co cię tak buntuje? Przeciwko czemu się tak buntujesz? Tak do mięsa. Najbardziej chyba mnie irytuje brak wewnątrz sterowności, czyli takiego samostanowienia, decydowania o swoich wyborach, o swoim życiu. I to jest chyba coś takiego, co po prostu doprowadza mnie do gorączki. Taka sytuacja, kiedy musimy się skonsultować z innymi ludźmi, nie dlatego, żeby tam zasięgnąć ich opinii, tylko dlatego, że sami jakby nie wiemy, w którą stronę podążyć ze swoim życiem. I to jest też wynik wychowania. No, dlatego też ten model wychowania, który chcę promować, no, nie stara się budować w dziecku właśnie wewnątrz sterowność i decydowanie o sobie. No, efektem jest, jak to mówią niektórzy, niegrzeczne dziecko, no ale jakoś z tym żyjemy. Rozumiem, że twoje dziecko jest niegrzeczne, bo jest nieposłuszne, tak? No tak, ma swoje zdanie, nie boi się go wyrażać, czy to do nas, czy to też do innych osób. No różne stosuje techniki, żeby to swoje zdanie wyrazić, nad tym pracujemy, ale też nie chcemy w nim tłumić takich właśnie odruchów, tego jego ja chcę. To jest dla nas ważne i no, staramy się go jakoś wspierać, żeby to komunikował w taki sposób akceptowalny dla innych, żeby no, nie było właśnie tego, ale ty jesteś niegrzeczny. Czyli tak naprawdę chodzi ci o to, żeby twoje dziecko miało wyrażać swoje zdanie, miało zachować swoje granice, a fajnie byłoby jeszcze przy tym nauczyć go może, pokierować tak, żeby umiał to komunikować w taki sposób, żeby nie urazić, ale żeby dalej zachować tą swoją integralność, tak? No tak, no, musi się nauczyć, musi znać swoje granice, no i musi, teraz powoli już wchodzimy w ten etap, w którym on jakby zaczyna naruszać granice innych ludzi i staramy się mu pokazywać, że nie, że okej, okay, tu są twoje granice, ale inni ludzie mają to samo. No, tak mi się to wydaje. To jest bardzo fajne podejście, bo ono mi się kojarzy z tym, że nie mówimy dziecku, popraw mnie, jeśli się mylę, ale ja cię tak rozumiem, że nie mówisz dziecku, że czegoś generalnie nie wolno robić, bo generalnie wszystko wolno robić, tylko mogą być tego jakieś naturalne konsekwencje. Tak. Może być tak, że ty nie chcesz, żeby on coś robił, ona. W zasadzie nie zapytałam cię, jakie masz dzieci. Masz chłopca, dziewczynkę? Dwóch chłopaków, okej. Okay. Tak. Więc nie chcesz, żeby on coś robił, bo ty się z tym źle czujesz, że robi coś, więc to są naruszone twoje granice jako jego opiekuna, jak gdzieś jesteście razem. Ale tak. Nie są to takie bzdetne i górnolotne teksty w stylu czegoś nie wolno, bo generalnie nie. W no sumie nie wiem czemu, nie ale nie. Nie ma u nas takich, tak. Nie ma takich, jeśli czegoś zabraniamy, no to staramy się to umotywować. Mówimy dlaczego, na przykład dlaczego nie wolno gryźć kabli albo coś takiego, co faktycznie ma swoje konsekwencje, no naturalne, tak jak mówisz, nie wymyślamy żadnych kar. To w ogóle strata energii, jak dla mnie, wymyślanie dziecku kar. Zaczęliśmy od tego, że respektujemy granice malucha, a teraz jesteśmy na tym etapie, starszy ma 4 lata, jesteśmy na tym etapie, kiedy pokazujemy mu, że tu są granice innych ludzi, że tutaj, zresztą on też dużo rzeczy rozumie i dużo wie, tak ktoś mówi, ile sobie może z kim pozwolić, tak?
Ale czasem się zapomina i czasem musimy mu pokazywać, że, no, że akurat takie zachowanie, na przykład rozpłakiwanie się tutaj w tym momencie, no tutaj nie zadziała tak, jakby chciał. Chociaż też jest inna sprawa, też wiele ludzi ma z tym problem, właśnie z płaczem. Moje dzieci są bardzo emocjonalne. O, słychać trochę, ja też. I no, zdarza się starszemu rozpłakiwać w różnych sytuacjach, kiedy no, jest mu źle. I teraz nawet ze strony tutaj z rodziny mamy takie teksty typu taki ładny chłopczyk, a płacze. Albo chłopcom nie wolno płakać. I no, tutaj jest duża walka na tym polu z ludźmi innymi, bo jednak ja mu zawsze mówię, że jak ci jest smutno, to możesz płakać. Tylko też z drugiej strony nie chcę, żeby ten jego płacz był właśnie, żeby był wyrazem emocji, a nie żeby był jakimś rodzajem szantażu emocjonalnego. Takie mamy dylematy na co dzień. A jesteś w stanie to odróżnić? Właśnie nie. Właśnie nie. Wydaje mi się, że on teraz jest, no jest szczery w tym, że to jest taki płacz, ale chyba tak sobie myślę, że może właśnie inni zasiali we mnie takie ziarno niepewności, że to może jednak jest już takie wyważone, bo wiesz, co się czasem mówi o dzieciach, że to są mali manipulanci. Tak, że wymuszają wszystko. Tak, płacić. Że wymuszają. No i ja nie dopuszczałam tego do głowy w ogóle przez długi czas. Ale teraz faktycznie tak myślę, że może to w końcu doszło gdzieś tam w moją podświadomość i może dlatego uważam, że tu jest jakiś problem. A może go nie ma po prostu tak naprawdę. Bo my mamy, mamy takie tendencje do tego, żeby trochę szukać, wiesz, w sobie takiej słabości, tak, takiej winy i tak dalej. I nawet jak jesteśmy pewne swego, bo przeczytałyśmy książki, bo podążamy za nimi, za jakąś mądrością, za nauką, za psychologią, to jest gdzieś ta przestrzeń na te wątpliwości, nie? A może inni wiedzą lepiej. Co z tego, że nie czytają tych książek? Co z tego, że w ogóle się tym nie interesują, bo to nie są ich tematy na ten moment, tak? Że najświeższa wiedza, jaką mają, jest sprzed 20-30 lat, ale jedna osoba albo dwie powiedzą, że dzieci wymuszają i że wchodzą ci na głowę i przez jakąś dziurkę po prostu niepewności zasiewają ją w tobie. A może warto tej swojej intuicji dalej ufać i tym rzeczom, książkom, które czytasz, wiesz, tą nauką, za którą podążasz i ufać temu, że to dziecko tobie ufa, że ty pozwoliłaś mu płakać, kiedy jest mu źle i wyrażać swoje emocje i wierzyć w te dobre intencje. No, nie? No to jest właśnie z tą intuicją, że wiele razy się przekonałam, żeby się jej trzymać. To dostałam naprawdę cenne lekcje, żeby jednak tej swojej intuicji, temu, co sama wypracowałam, co sama przemyślałam, żeby się temu trzymać. Ale widzisz, tak jak mówisz, że ja ciągle muszę wracać do czytania. Mam takie etapy, że na przykład czytam jedną książkę po drugiej, potem nie czytam, ale muszę wracać potem znowu do tego i też do czytania blogów, na przykład też dziewczyn, które w podobnym duchu wychowują swoje dzieci. Bo jednak faktycznie jestem non-stop atakowana tymi wątpliwościami i muszę się utwierdzać, że robię dobrze. No, po prostu, ile bym tego nie przeczytała, jak bardzo bym nie była pewna siebie, to jednak wracam. Jednak wracam, bo też tak chyba lubię po prostu. No właśnie, widzisz, bo nieraz się mówi o tym, że my teraz wychowujemy dzieci w trudnych czasach, ponieważ nie jesteśmy w stanie do końca stworzyć sobie takiej wioski, która była wtedy, kiedy ludzie mieszkali, rodziny mieszkały, wiesz, wielopokoleniowo blisko siebie i wszyscy wychowywali dziecko. Teraz bardzo często jest tak, że dziadkowie mieszkają set kilometrów od nas
jesteśmy same, sami, rodzice z dziećmi i musimy sobie radzić sami, a z drugiej strony sobie myślę, że dzięki temu, że jest internet, że możemy śledzić grupy chociażby na Facebooku, tak, możemy w nich uczestniczyć, możemy śledzić blogerów, mamy dostęp do tego, żeby się dowiedzieć, w jakim duchu pisane są jakie książki i kupić te, które nam pasują, a nie przypadkowe, to możemy sobie tworzyć właśnie takie wirtualne wioski, spotykać się tak jak my tutaj teraz, właśnie słuchać podcastów tych osób, które mówią w tym duchu, które nas interesuje i jest nam bliskie, i tworzyć sobie takie wioski, właśnie czytać te blogi i upewniać się w tym przekonaniu, że idziemy dobrą drogą i te wszystkie swoje wątpliwości obgadywać z tymi mamami, tak, które wychowują dzieci w podobnym duchu i mają podobne problemy. To jest cudowne po prostu, ja to uwielbiam i też czasami siedzę, wiesz, wieczorami i czytam różne komentarze pod postami, różne wypowiedzi na grupach, żeby poczuć, że nie jestem sama i to jest cudowne, od razu mi jest lepiej. Czasem sama też coś napiszę, że na przykład bolą mnie sutki od nocnego karmienia, bo dziecko robi sobie z nich radioodbiornik. Masz nie mogę potem komentarze, ja też. Tak, mam komentarze, ja też. Raz na jakiś czas tak się zdarzy komentarz, że sobie pozwoliłam, że się dziecko bawi, ale wiesz, taki komentarz mnie upewnia w przekonaniu, że ja chcę mu to dać, że dla mnie to jest okej. Okay. Dla kogoś może nie być, ale taki właśnie komentarz na przekór temu, co ja piszę, upewnia mnie czasami w przekonaniu, że ja po prostu tak wybrałam, ja tak chcę, no nie? No tak, czasami tak faktycznie daje mi do myślenia i pozwala mi coś zmienić. Jestem na to otwarta, nie chcę się buntować, nie chcę oceniać kogoś, kto mi napisze inaczej niż jak ja bym chciała, no bo to nie o to chodzi, żeby się zamykać, ale chodzi o to, żeby konfrontować te swoje zachowania i myśli, no bo jednak siedzę w domu z dzieckiem, ja sama, te wszystkie inne mamy są gdzieś tam, wiesz, po całej Polsce, a czasami za granicą i nie patrzymy codziennie na siebie, żeby wiedzieć, jak jest na 100%, więc nie możemy się też zero-jedynkowo oceniać, ale jestem otwarta na opinie innych, no bo musimy się rozwijać i poznawać, no inaczej to do tego nie dojdzie, tak? Jak będziemy tylko w tych czterech ścianach i nie będziemy konfrontować tego, co nam się przydarza. Tak, stąd powiedz, internet to jest naprawdę coś niesamowitego. Tak. I przeszłyśmy do książek i masz taki fajny wpis na blogu o tym, dlaczego czytasz książki. Jakbyś mogła powiedzieć nam, dlaczego je czytasz? Przecież wiesz, no wszystko. Dlaczego czytam? Ja jestem po prostu czytelnikiem od urodzenia, tak mi się wydaje. Moja mama broniła magisterki ze mną w brzuchu, więc zresztą magisterki z polonistyki, więc no jestem skażona tym czytelnictwem. Ale książki o rodzicielstwie czytam dlatego, że chcę zmienić no, trochę siebie, zmienić swoje podejście i chcę brać pełnymi garściami z doświadczenia innych ludzi. Bo przecież nie czytam książek osób, które się na tym nie znają, tylko naprawdę czytam książki praktyków, którzy spędzili lata na przyglądaniu się tym wszystkim relacjom. Czy tutaj mówię o Julu, czy o Agnieszce Stein. Z jednej strony mogłabym wychować moje dzieci tak, jak ja byłam wychowana, ale na przykład wiem, że są pewne rzeczy, mam pewien taki automatyzm, który mi się nie podoba. Jak trochę odpuszczam i na przykład słyszę moje dziecko, nie podoba mi się, jak moje dziecko do mnie mówi, w jaki sposób. Mhm. I potem na przykład rozmawiam ze swoją mamą i mam takie, halo, ja to gdzieś już słyszałam. Mhm. Po prostu to, jak moja mama do mnie mówi, ja mówię tak samo do mojego dziecka. I ono odpowiada mi w taki sam sposób. I na przykład w tym momencie mi się to nie podoba. Więc widzę, że tutaj jest, tu jest coś, co muszę poprawić. Muszę zacząć mówić inaczej. No a jak się tego nauczyć? No dla mnie akurat właśnie najlepszym sposobem są książki. Wiem, że to nie wszystkim odpowiada, no bo każdy się uczy w inny sposób, więc również wydaje mi się, że fajną opcją są warsztaty, zwłaszcza na przykład z porozumienia bez przemocy. To mi się wydaje, że to jest fajna rzecz. No ja akurat robię to w ten sposób. Ale masz takie poczucie, że jakby intuicja, którą dostajemy jako
ludzie jako ssaki i tak dalej, jak wychować dziecko, jak się nim opiekować, tak? Powinna być wsparta jakąś wiedzą. Powinna. No ja wiem, że to jest mocne słowo. No nie zmusimy wszystkich do tego, żeby się edukowali, ale ja po prostu, ja nie mogę przejść obojętnie wobec tego, że ludzie stają się rodzicami i się do tego nie przygotowują, bo sama szkoła rodzenia to nie jest przygotowanie do bycia rodzicem. I po prostu boli mnie to, kiedy no, ludzie nie zwłaszcza, czytają że książek. W szkołach rodzenia czasem dziwne rzeczy można się dowiedzieć. No tak, no ja przygotowywałam się do macierzyństwa jeszcze w ogóle zanim zaczęliśmy starania i tak naprawdę chyba od tego zaczęłam. Nie był to jakiś, ten instynkt macierzyński mi się urodził w tym dyskursie całym o rodzicielstwie. Ale no, wiesz, no są różni ludzie. Niektórzy nie czują czegoś takiego, że muszą się doedukować i chcą wychowywać swoje dziecko tak, jak wychowywała je ich matka 30 lat temu. No dobra, okej, okay, ja się też mam takie, no nie bardzo, prawda? Jeśli... To nie chodzi o to, żeby ich krytykować, nie oceniać, tylko po prostu mówimy o swoim subiektywnym odczuciu, że coś z tym jest nie tak, tak? Że bo mamy takie tak poczucie, mogła, że tak, że jak idziemy, wyjeżdżamy gdzieś za granicę, to czytamy przewodnik o danym kraju, że jak chcemy zostać, nie wiem, fryzjerką, stylistką, kimkolwiek, to idziemy na jakiś kurs, oglądamy filmy na YouTubie, uczymy się, ćwiczymy, praktykujemy, a nagle zostajemy rodzicami. I co? I już zostajemy nie mamy z wiedzą, która była aktualna, ale kiedyś. Jeżeli nam ją ktoś przekazał, tak? Bo jeżeli nie mamy tych wiosek, nie mamy takiego kontaktu ze starszym pokoleniem albo z koleżankami, które mają dzieci, to w zasadzie nic nie wiemy. Robimy to, co nam się wydaje, to co znamy, nie wiem, z filmów, tak? Jak widzimy no tak, relacje matka-dziecko. To jest też ważne to, co poruszyłaś, że często nasze wyobrażenie o macierzyństwie to jest to, co widzieliśmy na filmach, no głównie amerykańskich, nie ukrywajmy, prawda? To Stany Zjednoczone, ten ich cały przemysł filmowy mocno ukształtował nasze sposoby widzenia i co na przykład widzimy? Jak się karmi dzieci? Łyżeczką i butelką, tak. Łyżeczką też. Jak się rodzi dzieci? Przecież oczywiście, że należąco w łóżku. I w 3 minuty. Albo, no tak, tak. I w ogóle te wszystkie sceny w filmach komediowych, jak to tata gubi kluczyki do samochodu, pędząc gdzieś z tą rodzącą kobietą. Także to jest takie, no to mamy wtłoczone w głowę, no bo oglądaliśmy te filmy, nasiąkliśmy tym. I teraz nie przeciwstawianie się temu, no ja bym nie chciała, żeby moje dziecko było wychowywane tak jak w filmach amerykańskich. Ani w reklamach, no bo to no. też. No to czego się dowiedziałaś z tych książek? Co wywołało takie, nie wiem, największe zmiany, sprzężenia na neuronach, jak ja to mówię? Chyba muszę powiedzieć o książce W głębi kontinuum, bo to chyba było takie... Bo na przykład jak czytam Agnieszkę Stein, to widzę, że to jest takie wszystko racjonalne, wytłumaczone, sensowne, a potem właśnie ta książka, nie powiem nazwiska autorki, bo nie mam pojęcia, jak się wymawia, w każdym razie W głębi kontinuum jest, dotyka jakby tej sfery takiej nieświadomej, intuicyjnej. No i też pewnie to jest trochę skażone takim mitem tego idealnego, żyjącego w raju dzikusa, tak? Ale tak czy tak, tam dochodzimy do tego, że macierzyństwo jest proste, jest intuicyjne, tylko musimy po prostu pozwolić naszemu ciału działać. Tak w skrócie chyba to było dla mnie takie największe odkrycie, że mogę położyć nagie dziecko na sobie nagiej. Rozumiem. I że to jest takie coś, od czego można jakby wyjść, zacząć i do czego powracać i że to jest naturalne, dobre, nikomu z tym krzywdy nie zrobię, a wręcz przeciwnie, że tutaj się tworzy relacja. No, to też było takie jakby przełamanie jakichś swoich tam stereotypów, prawda, w mojej głowie i właśnie dzięki tej książce
Też mam takie wątpliwości, czy to, co autorka postuluje w tej książce, no ona jest z lat 70. ta pozycja, czy to jest w ogóle w całości do wykonania w naszej rzeczywistości? No wydaje mi się, że nie, bo właśnie ze względu na to, że nie mamy tych autentycznych wiosek koło siebie. Ten model wychowania nie jest możliwy, jeśli na przykład zostaje matka z dziećmi sama w domu, a jakby tata wraca po pracy i nie ma tego wsparcia dziadków, rodzeństwa, no generalnie tej wioski, takiego autentycznego wsparcia. Także to mi się wydaje niemożliwe, ale w pewnych jakby w zakresie, w takim właśnie najbardziej, takiej tej największej bliskości matki z dzieckiem, no to myślę, że to jest do zrealizowania. No i to też robię. No. Udało mi się młodszego syna nosić w chuście dość dużo. No dalej zresztą noszę, więc to uważam za swój sukces tego drugiego macierzyństwa. No i też dzięki temu, dzięki tej lekturze, dzięki temu w ogóle doświadczeniu bardziej się pogodziłam ze swoim ciałem. To było takie też duże odkrycie dla mnie. Jednak przez ten okres dojrzewania, no nie wiem, czy no chyba większość ludzi tak ma, że coś z tym ciałem jest nie tak, że coś tutaj, coś nam nie gra, to tak... Tak instagramowo się mówi, że tu się ma kompleksy jakieś tam nosa dużego czy czegoś takiego, nie wiem, tu coś zwisa, tutaj za dużo, tu za mało, ale to jest duży, duży kryzys, który przechodzimy odnośnie swojego ciała, a właśnie to macierzyństwo i ta bliskość i to, że poczułam się włączona w to kontinuum, pozwoliło mi się tak do końca, no nie wiem, zjednoczyć ze swoim ciałem, tak to nazwać, poczuć się w nim dobrze, bez względu na to, bez względu na okoliczności, bez względu na to, czy mi tam coś zwisa, czy nie. Niesamowite jest to, co się dzieje, jak się rodzi dziecko, co? O, tak, to jest, no, moje historie rodzenia też nie są takie cudowne i do opisywania, i do opowiadania, ale tak, to jest, no to jest coś. To już tyle osób na ten temat pisało, ale jakby ciągle mnie to zachwyca i ciągle jest to coś, co inspiruje. Bo z jednej strony dużo osób o tym pisze, a z drugiej mam poczucie, że wokół nas jest takie powiedzenie, dobra, Jezu, no zawsze kobiety rodzą i nie robią z tego wielkiego halo, nie? A ja mam cały czas takie uczucie w sobie, że to jest halo, to jest coś tak dużego, tak niesamowitego i nie chodzi mi o to, czy to jest piękne, czy niepiękne, tylko to jest, kuźwa, ogromna rzecz w życiu kobiety. No, no tak, tak, no tworzymy światy. Tam najpierw 9 miesięcy nosimy w brzuchu życie, potem w trudach i bólach często, już nie chodzi mi teraz o to, czy to zawsze tak musi być, czy nie, bo porody są naprawdę różne, ale to dziecko jest przez nas wydawane na świat i właśnie postrzeganie potem swojego ciała, siebie w ogóle, jako istoty, która dała życie innej istoty, to jest coś, czego się nie da wytłumaczyć komuś, kto tego nie przeżył, a przynajmniej ja tego na pewno nie byłam w stanie zrozumieć wcześniej, mimo że mi inne mamy o tym opowiadały, bo to jest ogromne, no to jest nie do wyobrażenia i właśnie chciałabym jak najwięcej takich historii opowiadać i takich rozmów mieć, żeby to wybrzmiało, że to jest coś niesamowitego i że wy wszystkie mamy jesteście niesamowite po prostu. No. My wszystkie mamy. No tak. Ja też jestem mamą, masz rację, przyłapana. Jesteś niesamowita. Dobrze, ale wróćmy też, jeszcze. Wiesz co, jeszcze chciałam taką ważną rzecz a propos tego powiedzieć, żeby jeśli słucha nas jakaś kobieta w ciąży, żeby nie myślała sobie, że to jest jakiś błysk, że to jest jakieś takie nagłe odczucie, że oczywiście może się tak zdarzyć, ale nie ma też jakby obowiązku, że w momencie, kiedy urodzisz, powiedzmy dostaniesz dziecko pierwszy raz w ręce, że nagle odczujesz tą ogromną zmianę i tą, no nie wiem, tą miłość, to wielkie, wspaniałe uczucie. To się może rodzić, to jest proces. I to tak mi się wydaje, że dobrze jest to powiedzieć, bo no, żeby wiesz, żeby nie było takiego jakiegoś rozczarowania, bo też często. Masz rację. Ja może nie przeżyłam rozczarowania, ale jakby słyszałam wiele razy, że urodzę dziecko, to zapomnę o całym bólu. No właśnie. Także tak.
Może nie od razu, ale no to jest proces. Dajmy sobie też czas na to i przyjdzie, przyjdzie. Dokładnie. Tak jak powiedziałaś, czas jest bardzo potrzebny i ten czas można wykorzystać znowu na czytanie książek. Czy coś jeszcze takiego fajnego z tych książek wyniosłaś, czym warto się podzielić, takiego, wiesz, zaskakującego? Na pewno jeśli chodzi o taką praktykę na co dzień, no tak jak u mnie teraz z życia z czterolatkiem, no to oczywiście polecam Jula. No to jest... To się ciężko czyta. Nie dla każdego, ale jak już człowiek wejdzie w ten dyskurs i zobaczy, że to działa faktycznie, że to jest, że tak dobrze jest podchodzić. Może tutaj ważne jest to nie właśnie. Że nie, czasem mam takie wrażenie, że niektórzy, jak już wchodzą w ten nurt rodzicielstwa bliskości, to zapominają, że mogą mówić dziecku nie. Mhm. Że stają się cali tacy otwarci i jakby to nie gdzieś tam jest tam na marginesie zarezerwowane, nie wiem, na sytuację, jak dziecko dotyka kontaktu, tak, gniazdka elektrycznego. A jednak to jest ważne słowo, to jest musimy sobie dawać możliwość mówienia nie, bo tylko wtedy ta nasza miłość jest jakby szczera, tak? No jeśli... tak, bo nikomu nie pozwalamy na wszystko, tak? Tylko właśnie chodzi o to nie, żebyś jakby też wytłumaczyła, jakie to jest nie, bo to nie jest nie na zasadzie nie idź tam, nie dotykaj tego, nie biegaj, nie mów, nie odzywaj się, nie oddychaj, najlepiej w ogóle zniknij. Ojej. To jest inne nie, prawda? Nie, nie, to jest takie, to jest właśnie to stawianie granic, o czym mówiliśmy wcześniej, tylko że to jest właśnie tak, nie myślimy o tym jak o stawianiu granic dziecku, tylko od drugiej strony, dbanie o swoje granice, dokładnie. O pokazywanie swoich, pokazywanie gdzie się kończy moja cierpliwość, tak, czasem, tak jak mówiłaś o tym noworodkowym wiszeniu na piersi. Okej, pozwalam, ale w pewnym momencie no, mam już dość, prawda? I masz prawo jako matka no, odmówić nawet takiemu maluchowi, no, zaproponować mu coś innego. Może na przykład pokołysać albo oddać nawet tacie, prawda? W tym momencie. No oczywiście tutaj też mamy taką... musimy zdecydować, bo albo pozwalam dziecku wisieć, że tak powiem, znaczy to już pomijmy te kwestie rozkręcania laktacji, ale czasem po prostu dzieci potrzebują bliskości i realizują ją w taki sposób i widzimy, że to, no to jest takie właśnie, że to dziecko się przytula, ale ciągle ciumka i nas to denerwuje, to no, mam prawo wyznaczyć swoją granicę, mam prawo temu dziecku no, odmówić, tak? Mimo, że nie mówię mu nie, to jednak odmawiam. I teraz ryzykuję, czy mi się rozpaczę histerycznie, czy zaakceptuję to, co ja mu proponuję innego. No i to też jest taki wybór, prawda? To nie są łatwe wybory. Tutaj nie są łatwe wybory. Ma swoje konsekwencje, to musimy być tutaj tego świadomi. No, ale mamy prawo i powinnyśmy sobie te granice jakby już je mieć ciągle i być świadome tego, że one są, że jak jesteśmy matkami, to nagle nie jesteśmy matkami Teresami dla wszystkich, czy zwłaszcza dla swojego dziecka, ale ciągle jesteśmy tymi osobami, które mają swoje granice. No bardzo, bardzo to jest dobry temat, w sensie, żeby znowu wybrzmiał, że w tym nie chodzi o własne granice, i żeby je mieć, ja wiesz, nieraz słyszę, że ja mojemu dziecku pozwalam na wszystko, bo na przykład rozrzuca zabawki. No tak, ale jeśli ja kobiet po prostu, nie przeszkadza. Dokładnie, ja w ogóle nie umiem sobie wyobrazić dyskusji na temat rozrzucania zabawek z dzieckiem, które nie skończyło 2 lat, wiesz. I to jest moje, tak? Jeżeli ktoś takie dyskusje potrafi prowadzić i chce, to jest jego. I okej, tylko po prostu niech mi nikt nie mówi, że wiesz, że ja muszę coś, nie? Bo ja na wszystko pozwalam, bo to są moje granice i one dopuszczają rozrzucanie zabawek. Tak. No, możesz mieć na przykład, ktoś może mieć taką granicę, że dobra, dziecko może bałaganić, ale powiedzmy
tam ograniczonym pokoju, prawda? Że nie ma przenoszenia zabawek do innego i to jest jego granica i może mówić dziecku. Nie wiadomo, jak ono zareaguje, taki dwulatek to ma swoje sposoby przekonywania, ale to też jest taka, też można tak powiedzieć, prawda? Oczywiście. Że tu jest, na to się nie zgadzam, zabawki mają być w tym pokoju, nie może być ich w salonie, powiedzmy. No i znowu powiedziałaś to bardzo fajnie, tak? Ja się nie zgadzam, ja tego nie chcę, tak, żeby te zabawki tu były, a nie, że generalnie nie wolno, nie wiadomo dlaczego. No, na takie ogólne sformułowania to mam naprawdę alergię. Jeszcze jak są poparte takimi, no zobaczysz, potem sobie nie dasz rady. I tu po prostu... Czyli ten język osobisty ma znaczenie. O, tak. I w ogóle to jest też fajne ćwiczenie, bo my się możemy poznać dzięki temu, tak? Jakby zrobić taką, wiesz, analizę własnych potrzeb i własnych granic, zastanowić się, gdzie one w ogóle są, czego ja tak w ogóle chcę, czy ja lubię, jak to mieszkanie jest czyste, czy w sumie mi to nie przeszkadza, że jest brudny, tak? Tak jak Agnieszka pisze w Dziecku z bliska, że a może sobie po prostu pozwól na to, że dziecko ma tyle lat i po prostu ci porysuje te ściany i zostaw te ściany na te pół roku i potem je razem przemalujcie. I po prostu się tym nie przejmuj. Jesteś w stanie przejść tą granicę czy nie? Bo jak nie, no to nie pozwalaj. Ale jak tak, no to zrób to, no nie? Chcesz wiedzieć, jak wyglądają ściany w moim mieszkaniu? No pewnie są pomalowane, bo przecież ty masz niegrzeczne dzieci, więc... No tak, ja mam te niegrzeczne. Ale ostatnio przeszliśmy na inny etap i ostatnio młody rysuje na kartkach i przyklejamy te kartki na ścianę. Także ściany są nadal porysowane, ale jakby już nie są bardziej... Czekają na juniora, czekają aż młodszy się zabierze za to. I potem będzie wielkie malowanie, jak już się znudzi ściana. Bardzo dużo piszesz o wolności w macierzyństwie, w rodzicielstwie generalnie. Tak, tak, ale tu chyba musielibyśmy wyjść od tego, co ja rozumiem przez wolność, bo tak wydaje mi się, że większość ludzi, jak myśli wolność, to ma na myśli jakiś hamak rozwieszony między dwoma palmami i sączenie mleka kokosowego przez słomkę. A dla mnie wolność to jest raczej jakaś zdolność umysłu. To jest właśnie coś związane z tym buntem i szukaniem swojej ścieżki, nie wchodzeniem w takie kolejny, no bo nie mamy pewności, czy one prowadzą w dobrą stronę, więc trochę to jest też czasami chodzenie na manowce, ale to jest to moje manowce, prawda? To jest to, co ja wybieram. No i tak rozumiem tę wolność. Tego nie trzeba robić, nie trzeba mieć, nie wiem, nieograniczonych funduszy, żeby tą wolność osiągnąć. Ani nie trzeba mieszkać gdzieś, nie wiadomo, właśnie w jakichś rajskich klimatach. No, to jest wolność w głowie. Wolność od opinii, ale też zrozumiałam to całkiem niedawno, wolność od rzeczy. Bo przedmioty też nas zniewalają. I właśnie tak mi teraz przyszło do głowy. Jest taka niesamowita książka Marty Kisiel. To nie jest zupełnie o rodzicielstwie, to jest książka fabularna dla dzieci. Tajemnica małego licha. O coś tam poprzekręcałam ten tytuł. W każdym razie, jak ktoś znajdzie Martę Kisiel, to będzie widział. I tam jest taka scena, w której jakby, no, nie wiem, figura ojca, czy tam człowiek, który się uważa za ojca dziecka, idzie ratować to dziecko po górze. I nogi mu zapadają tam w tą ziemię i okazuje się, że ta góra, ta ciężka droga jest usłana rzeczami, które on temu dziecku kupował. Jakby to, te rzeczy, te przedmioty przeszkadzają mu dojść do dziecka, uratować je. Niesamowite. Tak, to po prostu, to jest książka dla dzieci, ale jak ja zobaczyłam ten obraz, to miałam takie, że to jest tak sugestywny obraz i to jest tak prawdziwe i to jest tak bardzo oddaje to, co my czasem robimy, kupując dziecku zabawki, nie wiem, jakieś foteliki do karmienia, czy tam jakieś bujaczki, prawda? I to jest coś, co, no, chcemy sobie ułatwić życie, wiadomo, ale blokujemy sobie drogę do dziecka przez to. Takimi drobnymi gestami.
No, zakupowymi, rzeczowymi. I co, pozbywacie się z domu rzeczy? No ja nad tym pracuję, tak. Jestem cały czas w tym nurcie minimalizmu. No nie, nigdy nie będę minimalistą, bo też jestem trochę zbieraczem, ale bardzo fajnie na mnie działa Marie Kondo i jej koncepcja Spark Joy, czyli biorę rzecz do ręki i czy czuję radość z posiadania tej rzeczy, czy nie? To jest kluczowe. I to znowu to ja chcę. Czy ja chcę to mieć tak naprawdę? Czy to mi jest potrzebne? Czy daje mi radość? No i na podstawie tego uczucia, tego irracjonalnego poczucia decydujemy, czy to zostaje, czy nie. No i powiedz mi, ile masz książek w domu? Niedużo. 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 W ogóle jestem zszokowana tym, bo no jestem czytelnikiem i jestem też zbieraczem i naprawdę ja te książki zbierałam czasem po śmietnikach, takie porzucone. Wow. No naprawdę, naprawdę. I no dobra, ale ja tych książek potem nie czytałam, więc ani nie czytał tego nikt u mnie w domu, więc no pozbyłam się książek, pozbyłam się i teraz moje dzieci mają więcej książek niż ja i mąż razem wzięci. To jest takie... No, ale kupuję nowe. No i co robisz z tymi, które już przeczytasz? Oddaję do biblioteki. Mamy tak, te książki, które oczywiście nasze panie bibliotekarki przyjmują, no to one tam je wciągają w system, ale mamy też taką półkę, ojej, jak to się nazywa? Taką, żeby oddawać innym, tak? Jak ktoś tak, że ktoś jak chce... Do wymiany. No, tak. No i tam też czasem zostawiam. Chociaż no mam takie książki, które muszą ze mną zostać, bo wiem, że będę do nich wracać. No i tu właśnie cała półeczka tych rodzicielskich się kłania. No tak, ale to było takie bardzo oczyszczające doświadczenie. To może nie aż takie, jak zostanie mamą, ale dużo mi o mnie powiedziało to, że poczułam się gotowa do pozbycia się książek. No mówiłyśmy na początku rozmowy, że jesteśmy podobne i u nas proces też tak wygląda. W ogóle od samego początku wprowadzałam taki zakaz kupowania w prezentach zabawek. I udało jestem ci się taką to? Wredną mamą, która robi listę. Jak zbliżają się święta, urodziny i tak dalej, ja robię sugestywną listę rzeczy, którą jak już ktoś musi kupić zabawkę, to jaką ja bym chciała, żeby to była zabawka, bo no ja nie chcę plastiku, nie chcę, bo staram się być dobra dla środowiska. Nie chcę też właśnie otaczać się i żeby moje dziecko otaczało się od samego początku dużą ilością rzeczy i wpadało w ten nurt konsumpcjonizmu. Też cierpię na tak zwaną mizofonię i przeszkadzają mi niektóre dźwięki i nie wytrzymałabym w domu z dźwiękami zabawek. I też... Słuchają ciebie, tak? Proszę? Trzymają się tej listy wszyscy. To nie jest tak, że zawsze i wszyscy, ale ja mam chyba na tyle silny charakter i tak jakoś to bardzo asertywnie wyrażam, że ja naprawdę sobie tego nie życzę i nie chcę tych zabawek. Że już nawet żarty chodzą na mój temat w tym zakresie, ale faktycznie my mamy tych rzeczy w domu bardzo mało i faktycznie chyba nikt nie ma odwagi kupić nam plastikowej, grającej i świecącej zabawki. No nam się jeszcze nie udało. No pracujemy ze swoimi rodzinami, przepracowujemy ten temat, ale no tak jak powiedziałaś o tej mizofonii, to po prostu mam przed oczami brontozaurzycę, którą dostali niedawno na urodziny i po prostu chyba jakbyś ją usłyszała, to no nie wiem, uciekłabyś z krzykiem z naszego domu. No my mamy ten plastik, mamy mnóstwo zabawek. Może faktycznie to jest kwestia tego, że tutaj trzeba być bardziej stanowczym, ale też jakby nie chcę iść na wojnę z moją rodziną. Bo no, mamy też kilka innych tematów do przedyskutowania, więc jakby te zabawki odpuściłam. Ale to jest duży problem u nas akurat zabawki. Bo rzeczy zabierają uwagę i zabierają czas. I nawet jeśli stoją w kącie, to one są i domagają się uwagi. I
To mi przeszkadza. Wolałabym faktycznie, tak jak mówisz, spędzać czas z moimi najbliższymi, a nie z rzeczami, prawda? Nie marnować czasu na odkurzanie ich, czy tam przekładanie, sprzątanie, tylko właśnie na spokojne, z czystym sumieniem wyjście na zewnątrz i robienie czegoś razem. Także gratuluję ci. A ja mam jeszcze dużo pracy przed sobą. No wiesz, no każdemu gdzieś coś silniej gra, tak? U mnie akurat ja byłam wyczulona na tym punkcie, może też przez mizofonię, może przez to, że naprawdę przytłaczają mnie rzeczy w domu i staramy się raz na jakiś czas robić te gruntowne porządki, gdzie bez litości wyrzucamy rzeczy, z których przez ostatni czas w ogóle nie korzystaliśmy i nie pamiętamy, że je mamy, bo najwidoczniej są niepotrzebne. I tych rzeczy jest coraz mniej i ja się z tym coraz lepiej czuję. To jest cudowne uczucie, takie oczyszczenie. Także wszystkim polecam. Tu nie chodzi o to, żeby stać się minimalistą z dnia na dzień i żyć w mieszkaniu, gdzie jest tylko 100 rzeczy, tylko żeby po prostu nie gromadzić, tak? Bo to myślenie o minimalizmie wpływa na mnie też w taki sposób, że jak gdzieś wyjeżdżamy i normalnie chciałabym kupić milion pamiątek, to wchodzę do sklepu z pamiątkami, oglądam je, podziwiam, cieszę się nimi i wychodzę z pustymi rękoma. Czasami kupimy magnes, ale to jest wszystko. Oj, czyli lokalsi raczej nie lubią ciebie. Nie lubią mnie. Nie. Ale no, to jest tak, ja też każdemu polecam takie porządki, tylko też znowu robię zastrzeżenie, że to nie jest tak, że mamy, nie wiem, 2 dni, czyścimy dom, wywalamy wszystko, co się da i cieszymy się pustym domem i tak jak mówisz, minimalizmem 100 przedmiotów. To jest raczej właśnie też proces. I to też trzeba sobie rozłożyć. To się tak wydaje, że czasem wyrzucenie czegoś uruchamia jakieś wspomnienia, czy jakieś psychologiczne mechanizmy, na których w ogóle nie spodziewaliśmy się, że akurat jakiś tam zakurzony rupieć wywoła. Więc to też tak. I też mi się wydaje, że takie zrobienie porządków, tak jak jeden dzień i wyrzucenie wszystkiego, to tylko spowoduje efekt jojo. Tylko w postaci gromadzenia jeszcze większej ilości rzeczy, żeby sobie zrekompensować porządki. Także znowu proces, powoli. Jakby ktoś przyszedł do mnie do domu, to by nie pomyślał w ogóle, że ja tutaj mam takie idee w głowie, ale jestem w procesie i będę się tego trzymać. Bo to jest też właśnie jedna z tych rzeczy, które robię pod prąd, mojemu otoczeniu, ale widzę, że to jest trudne, ale daje dobre efekty. I tu ma dobry wpływ i na mnie, i na moją rodzinę, i na nasze relacje. A mówiłaś też o wolności od opinii. Jak być mamą wolną od opinii, kiedy wszyscy wiedzą lepiej niż ta mama i wszyscy doradzają? A jak się chcesz wyojojować i wyżalić w internetach, to jeszcze ci dowalą. O, jak się uwolnić od tego? No tak. No nie powiem, że się dało uwolnić. Nie, to chyba nie... Nie wiem, może ktoś jest tak silny, że po nim to będzie spływać wszystko, ale tak mi się wydaje, że może 1, 2, 3, 4 raz spłynie, ale za 5 razem jakaś tam mała igiełka się przez tą zbroję przeciśnie i ukłuje. I też mi się wydaje, że nie ma co się jakoś tak, jakoś, nie wiem, stawiać jakiegoś muru przeciwko innym, że nie mają prawa wyrażać opinii na nasz temat, na temat tego, co robimy. Ale musimy cały czas wracać do tego, dlaczego. Takie pytanie, dlaczego robię tak, a nie inaczej. I na podstawie tego, co inni na nasz temat mówią, jak komentują nasze zachowania, czy chociażby nasze jakieś żale, to na podstawie tego też budujemy przecież swoją świadomość i swoją historię. Więc to mi się wydaje cenne i że nie powinniśmy się zamykać na to. I też... No akurat z tymi wszystkimi internetowymi grupami i pytaniami, to jest w ogóle, to chyba mogłybyśmy zrobić osobny podcast na ten temat, bo to dlaczego ludzie piszą na forach tak naprawdę? Bo może to jest pytanie tutaj o to, jak w jakiej temperaturze podać dziecku zblendowaną marchewkę, prawda? Ale to tak naprawdę to nie jest pytanie o to, tylko to jest...
to jest taka prośba o docenienie, tak, że taki powiedzmy post, myślę, że jest taką potrzebą i taka osoba chciałaby usłyszeć: wow, świetnie, dajesz swojemu dziecku zblendowaną marchewkę i martwisz się o tą temperaturę, jesteś dobrą mamą. Nie wiem, czy ja to tak, czy spłycam, czy nie spłycam, ale tak to czasem odbieram, że te pytania, że tak naprawdę nie potrzebujemy tych odpowiedzi, tylko potrzebujemy właśnie tej wioski, prawda? I to jest nasz sposób na szukanie podobnych sobie? Może tak? No nie wiem. Fajnie byłoby po prostu pewnie zadawać te pytania tam, gdzie inne mamy też blendują marchewkę i to rozumieją, tak, że pytamy się o tą marchewkę, żeby usłyszeć, że jesteśmy dobrymi mamami. Coraz więcej blogerek na to zwraca uwagę, że naprawdę obojętnie, czy blendujemy marchewkę, czy dajemy ją do rączki, czy dajemy ją łyżeczką, to jesteśmy najlepszymi mamami na świecie, bo kochamy nasze dzieci, bo nie dbamy, tak? Bo chcemy być tymi najlepszymi mamami. I róbmy to po swojemu po prostu. I dajmy to robić innym po swojemu. Tak. Zgadzam się z tym, że dajmy możliwość innym wchodzenia na własne manowce. Tak jak to ja robię. Tak. A jeżeli mamy szukają drogowskazów, jeżeli chciałyby dowiedzieć się więcej, no to niech czytają te książki. Możemy napisać w notatkach, jakie my akurat polecamy, bo mamy to podobne metody i zamiłowania. Ale to nie znaczy, że inne są złe, inne są po prostu inne. To, do czego ja namawiam zazwyczaj, to jest to, żeby po prostu się zastanowić, dlaczego ja robię, właśnie tak jak powiedziałaś, to, co robię, tak? Nawet jeżeli nie chcesz czytać książki, zastanów się, dlaczego jej nie chcesz czytać, albo jeżeli mówisz, nie wiem, chcesz karać swoje dziecko, chcesz cokolwiek, dawać klapsy albo nie dawać, karmić butelką albo piersią, spać w łóżeczku, spać w pokoju obok, po prostu... Jakoś ja czuję w sobie, tak mocno to za mnie wybrzmiewa, żeby ci rodzice, te mamy, wiedziały, dlaczego to robią. Bo pytanie dlaczego zmusza trochę do myślenia i być może do poszukania jakiejś informacji, tak? Tak. To w ogóle to jest takie pytanie, które powinniśmy sobie non-stop zadawać. Czy na przykład jaką pracę chcemy wybrać, to też dlaczego. Dlaczego piszę? Tak jak ja na przykład bloga piszę, dlaczego? Czy to są, bo z jednej strony są oczywiście moje jakieś potrzeby takie, no tak jak mówiłam, samolubne, ale też jakieś poczucie misji może jest w tym. I to mnie wtedy umacnia, że warto to robić, bo mam wiele powodów i one są ważne dla mnie. Także tak, to chyba, nawet chyba mi się wydaje to ważniejsze niż czytanie czy nie czytanie książek, żeby siebie pytać dlaczego. I po co? I dlaczego tak, a nie inaczej? No. A jeżeli mamy nie czytają książek, bo nie mają czasu albo siły i zasypiają nad tymi książkami, to zachęcamy do czytania, tak, do słuchania podcastów albo czytania skróconych form na blogach, tak? Bo to, co się dzieje często na blogach, to są po prostu wyciągnięte puenty z wielu książek. Tak, znaczy wiem, że dla wielu osób blogi to jest takie coś, takie nie? Takie tam w internecie tam ktoś sobie pisze. Ale czasem niektóre z tych blogów to są po prostu książki w odcinkach. I to jest naprawdę wartościowe i czasami zdarza mi się przepaść na jakimś blogu i czytać od pierwszego wpisu. I widzę, że to jest naprawdę wartościowe i no warto szukać takich rzeczy i wspierać te osoby, które się tym zajmują. No takie mamy czasy, szukajmy swoich wiosek wirtualnych. Tak, i wszystkim mamom życzymy, żeby się w tych wioskach, żeby odnalazły swoje wioski i siebie w tych wioskach. Tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli chcesz posłuchać więcej otwartych rozmów o macierzyństwie, wejdź na stronę hejmama.pl.